Witamy Państwa serdecznie przed dzisiejszym spotkaniem, które wraz z Państwem zgromadzonymi przed telewizorami obejrzymy wspólnie. Są dziś z Państwem Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Przed Państwem dwie drużyny rywalizujące w Division Rivals. Ekipa Lions zagra przeciwko Saints. W futbolu na każdym poziomie chodzi o emocje, wolę walki i determinację. Jeśli tylko dziś nie zabraknie... Wyszedł sam na sam, uwaga! I już mamy bramkę! Otwiera wynik spotkania. Teraz będzie już chyba tylko ciekawiej. Otworzył nam się wynik. Jest 1-0. Ta akcja Saints może przynieść owoce. Ale nic z tego nie będzie. Akcja spaliła na panewce. Nie często widzimy takie interwencje w pierwszych minutach. Sędzia musi szybko podjąć decyzję o surowości kary. Ledwo nam się mecz zaczął, a już mamy żółtą kartkę. A to, Jacku, zwiastuje problem dla tego zawodnika i dla całej drużyny. No nie da się ukryć, bo on będzie teraz w sytuacji sapera. Pierwszy poważniejszy punkt oznacza eliminację. Dobry, przepisowy odbiór. Piłka wyszła jednak na rzut rożny. No tak, żeby być arbitrem trzeba mieć grubą skórę. Kibice go teraz rugają, ale skoro nie widział tam faulu na karnego, to gramy dalej. Zdecydowane, twarde wejście teraz. Piłkę ma Kanty. Bardzo ładnie teraz w obronie. Znowu mogą konstruować akcję. Ależ okazja Salaha. Gol! No co ja mam Państwu powiedzieć? Uwielbiam takie bramki. To samo chyba powiedzą kibice, którzy teraz dibatują na cześć strzelca. No to mamy 2-0. Erling Haaland. Co teraz zrobił Alisson? Jak doszedł do tej piłki? To niesamowite. Ależ obrona. To wymagało nie lada umiejętności. To był bardzo trudny strzał. Tym większe gratulacje za kapitalną obronę. Sterling teraz centruje. Jak to możliwe? Kończy się niegroźnym strzałem. Piłka w rękach bramkarza. Dobrze zbudowali tę akcję, stworzyli świetną okazję, ale... Szansa na poprawę wyniku. Oj, ależ piękna podcinka! Piękna bramka, doskonała technika, idealne wykorzystanie sytuacji. Wielkie, wielkie brawa! Interwencja najwyższej klasy. Akcja rywala skasowana. Sadio Mane. Kevin De Bruyne, Rashford dostał piłkę. Strata w takim miejscu może być piekielnie kosztowna. Uwaga, czy teraz będzie okazja? Dalej jest groźnie. Gol, proszę Państwa, właściwie do pustej bramki. No ale jak się wychodzi tak daleko od linii bramkowej. A więc mamy 3-1. Świetne teraz prostopadłe dogranie. Haaland. Znakomicie teraz wpisali się w obronie. Znowu mogą budować akcję. Kanté. Bardzo dobra akcja w ataku, ale jeszcze lepsza interwencja obrony. I Fernandinho. Ależ teraz dobrze się ustawili. Znowu są przy piłce. Teraz tworzył sobie szansę. Uwaga! Gol! Tracą już tylko jedną bramkę. Wystarczy jedna składna akcja. A więc mamy 3-2. Fernandinho. Gabriel Jesus. Zawodnicy Saints zaczynają budować akcję. Czy trafi do siatki? Po tej interwencji piłka nadal w grze. Bramkarz pewnie teraz chwyta piłkę. Dwie obrony w krótkim czasie. A ta pierwsza najwyższej klasy.
Jestem pod wrażeniem jego opanowania. Pozbierał się raz, dwa po tamtej interwencji. Teraz może uspokoić grę. Dobrze wyglądał ten atak. To mogło się udać, ale piłka została przejęta. De Bruyne. Świetne, prostopadłe podanie. Nie ma gola. Bramkarz zbija piłkę na słupek. Obronił, ale piłka w grze. Ale De Bruyne będzie strzelał. Otóż to gol! Widać, jaką ma teraz satysfakcję, że już drugi raz trafia do bramki. I po tej bramce jest 4-2. Lions w ataku. Czy zagrożą rywalom? Gabriel Jesus. Znakomite zagranie na dobieg. Tracą szansę na zagrożenie rywalom. I podanie przejmuje Fernandinho. Ryzykownie, ale skutecznie. Układało się to nieźle, ale tym razem obrońcy byli czujni. Sędzia nie może tego nie gwizdnąć. Oczywisty faul i rzut wolny. Drużyna przyjezdna zdominowała posiadanie piłki. Grają dziś naprawdę efektownie. Praktycznie od początku dyktują warunki na murawie, a przede wszystkim wykorzystują okazję. Naprawdę będę zaskoczony, jeśli coś tu się nagle wydarzy i nie dowiozą tej bezpiecznej przewagi do końca. Przy takiej interwencji rywal jest bezradny. O, i tak to się powinno robić. Modelowy odbiór. Fernandinho. Niewiele było przerw w grze, doliczona została więc tylko jedna minuta. Uwaga, świetne prostopadłe podanie. I De Bruyne przy piłce. Przerwa, za nami pierwsze 40. W tej drugiej połowie zespół Lions musi wziąć się do roboty. I tym udanym wejściem skasował atak rywala. I ruszają z kontrą. Będzie ciekawie. Precyzyjnie na dobieg od Kanté. Jeśli sędzia uzna, że mogła tu paść bramka, będzie czerwona kartka. Sędzia nie waha się ani przez chwilę. Musi pokazać, czy niezły to był strzał, ale jeszcze lepszy był bramkarz. Kłopoty teraz z przyjęciem, tracą piłkę. Dostaje piłkę, co teraz z nią zrobi? I tak, gol! A więc zwiększają przewagę do 3 bramek. Kapitalne to rozegranie i dogranie. Ładnie sobie tam poklepali. A potem zawodnik świetnie się zastanowił, rozłożył piłkę, następnie umieścił ją w bramce. To było wykończenie prima sorte. Piłkę ma tam, uwolnił się spod krycia, okazja! Świetna teraz ta interwencja. Choć jak pokazuje się, niepotrzebna. Nawet gdyby to wpadło, to gol nie zostałby uznany. Sędzia sygnalizuje, że był spalony. De Bruyne. Teraz podanie przechwytuje Van Dijk. Tak należy bronić dostępu do własnej bramki. Ależ teraz piękne zagranie na dobieg. Co tu się dzieje? Co za interwencja? Nie przemyślał tego, to nie mogło się udać. Nie udało im się utrzymać posiadania piłki. I teraz dobra okazja do kontry. Kontra się skończyła, zanim na dobre się zaczęła. Raheem Sterling. Fernandinho. Powinien do tego dojść. Znajduje go piłka. Teraz uwaga. Tak!